Faza zasadnicza polskiej Hokej Ligi wkroczyła w decydujący etap. Orlik Opole grał z Polonią Bytom i Zagłębiem Sosnowiec. Pogoń Prudnik podejmowała Beniaminka pierwszej ligi Noteć i Nowrocław. Trudny pojedynek siatkarzy Juwenii. Do Głuchołaz przyjechał MKS Andrychów. Najlepsi sportowcy naszego regionu otrzymali wyróżnienia. Dobry wieczór, Mariusz Chałupnik. Zapraszam na kolejne wydanie Sportu Ekstra. Tradycyjnie zaczynamy od skrótu tygodnia, który przygotował Arkadiusz Panecki. Poznaliśmy terminarz tegorocznych rozgrywek żużlowych. W pierwszej kolejce powracający do ligowej rywalizacji Kolejarz Opole zmierzy się 28 marca z głównym kandydatem do awansu do Ekstraligi, Włókniarzem Częstochowa. Znamy również nazwisko pierwszego zakontraktowanego przez stowarzyszenie Havi Racing Team zawodnika. Będzie nim Patryk Malitowski, który w ubiegłym roku z drużyną Havi wywalczył czwarte miejsce w finale młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski. Spełniły się zatem marzenia Malitowskiego, który po turnieju finałowym deklarował chęć pozostania w Opolu na dłużej. Jestem jak najbardziej za, żeby tutaj przyjść. Podoba mi się tutaj, no bo ja już tu jakiegoś czasu trenuję. Wśród juniorów w Kolejarzu występować będą m.in. Jędrzej Zając oraz Michał Kordas. W środę grała siatkarska druga liga. Zgodnie z oczekiwaniami 15 wygraną w sezonie zanotowały siatkarki opolskiego AZS-u, które pokonały na wyjeździe Polonię Łaziska Górne 3-0. Po 3 punkty sięgnął również Mickiewicz Kluczbork, który pokonał AZS Łódź 3-1. 2 oczka dopisało do swojego dorobku Juwe Głuchołazy, a to za sprawą zwycięstwa po tiebreaku z TKS-em Tychy. 0-3 w Radlinie z miejscowym Koksem przegrał UKS Strzelce Opolskie. W czwartek w ostatnim spotkaniu 16 kolejki pierwszej ligi siatkarzy Stal Nysa zagrała na wyjeździe z SMS-em Spała. W ważnym dla układu tabeli meczu lepsi okazali się miejscowi, którzy wygrali 3-0. Po tej porażce Nysanie spadli na 8 pozycję. W decydującą fazę wkracza sezon zasadniczy polskiej Hokej Ligi. Orlik Opole rozegrał 2 kolejne spotkania. W jednym z nich mierzył się z Polonią Bytom, głównym rywalem do 7 miejsca. Przed 39. kolejką tabela grupy słabszej przedstawiała się następująco. Orlik miał 3 punkty przewagi nad Polonią, do tego lepszy bilans bezpośrednich spotkań 3-2 na korzyść Opolan oraz przewagę w bramkach wynoszącą 21-15. Najważniejsze było, aby w Bytomiu nie przegrać w regulaminowym czasie, a jeżeli już, to w jak najmniejszych rozmiarach. I to Opolanom się udało. Co prawda w bezpośrednim pojedynku górą okazała się Polonia, ale wygraną wywalczyła dopiero w dogrywce. Oznacza to podział punktów. Polonia zarobiła 2, Orlik 1 i na 3 kolejki przed końcem Orlik miał w tabeli 2 punkty przewagi i wszystko we własnych rękach. Teraz zespół Jacka Szopińskiego musi wygrać pozostałe spotkania, a w każdym z nich będzie faworytem. Pierwszy krok ku 7 pozycji Orlik miał postawić u siebie w starciu z Zagłębiem Sosnowiec. Opolanie nie pozostawili gościom złudzeń. Już po pierwszej tercji prowadzili 4-0. W 3 minucie i 39 sekundzie grę w przewadze wykorzystał Arkadiusz Kostek. Niecałą minutę później było już 2-0. Na listę strzelców wpisał się kapitan Orlika Sebastian Szydło. Na kolejne trafienie kibice zgromadzeni na Toropolu musieli czekać do 15 minuty. Dość szczęśliwie krążek po uderzeniu Dakoty Klechy wpadł do bramki Zagłębia. Wynik pierwszej tercji na 4-0 ustalił najskuteczniejszy zawodnik ligi Michael Cichy. W drugiej tercji Cichy jeszcze 2 razy trafił do bramki gości, kompletując tym samym hat-tricka. Mimo że Opolanie dominowali, a wynik był rozstrzygnięty, to nie brakowało ostrych spięć i wymiany ciosów. Do końca meczu wynik nie uległ zmianie. Orlik pewnie pokonał Zagłębie 6-0. Zagraliśmy ten mecz dobrze. Wypracowaliśmy sobie szybko przewagę. Później praktycznie można powiedzieć, mecz toczył się do jednej bramki. Tam przeciwnik sporadycznie gdzieś wjeżdżał do naszej tercji, a nie stwarzał groźnych sytuacji. Opole dzisiaj było bezapelacyjnie lepsze, ale dlatego było lepsze, ponieważ daliśmy po prostu przeciwnikowi miejsce, czas na rozgrywanie krążków. Nie graliśmy blisko, konsekwentnie i przede wszystkim skoncentrowani. Dlatego się mnożyły błędy u nas w tercji. W tabeli Orlik utrzymał 2-punktowe prowadzenie nad bytomską Polonią. Na 3 miejscu naprzód Janów, na 4 Zagłębie. Tabelę z 6 punktami zamyka SMS Sosnowiec. Po nieznacznej porażce w Łańcucie Pogoń Prudnik wróciła do własnej hali. W 19 kolejce pierwszej ligi Pogoń podejmowała Noteć i Nowrocław.
Po raz pierwszy prudnickiej publiczności zaprezentował się nowy zawodnik Pogoni Tomasz Wojdyła. 38-letni zawodnik w prudnickim zespole zadebiutował przed tygodniem w Łańcucie. Wojdyła to obok Patryka Nowerskiego kolejne podkoszowe wzmocnienie Pogoni. Nie grałem w Polfarmie. W zasadzie zagrałem tak na dobrą sprawę 3 mecze. Nie było sensu tam siedzieć, chciałem jeszcze pograć i stąd przeprowadzkę do Prudnika. Mecz z Beniaminkiem Pogoń już tradycyjnie rozpoczęła dość słabo. Pierwszą kwartę przegrała 1 punktem. Wynik miejscowym ratowały rzuty z dystansu. Słabi prudniczanie radzili sobie w obronie. Dla gości jednak fatalną informacją była kontuzja jednego z liderów, Huberta Wierzbickiego, który halę opuścił w karetce. Pierwsze diagnozy mówią o urazie łokcia. Prawdziwy popis gry prudniczanie dali w kwarcie numer 2, po której właściwie losy spotkania były rozstrzygnięte. Pogoń uruchomiła swoją najgroźniejszą broń, czyli rzuty za 3 punkty. W całym spotkaniu prudniczanie oddali 31 rzutów za linii 6 metrów i 75 centymetrów, z czego trafili aż 16 razy. Goście z każdą minutą byli coraz bardziej bezradni. Po 2 kwartach 49-35. Po zmianie stron Pogoń wcale nie zwolniła tempa. Czy za 2, czy za 3 punkty skuteczność nadal była na bardzo wysokim poziomie. Ozdobą meczu była akcja Krzysztofa Chmielarza i Tomasza Nowakowskiego, którzy w taki sposób zakończyli jedną z kontr. Większość punktów Pogoń zdobywała nadal rzutami z dystansu. Szkoda, że prudniczanie stracili koncentrację w ostatniej części spotkania. Gdyby było inaczej, bez wątpienia po raz pierwszy od powrotu do pierwszej ligi Pogoń osiągnęłaby pułap 100 punktów, a tak licznik zatrzymał się na 95. Poczekamy jeszcze troszeczkę sezon trwa, może gdzieś tam ta setka się przydarzy. My się cieszymy z 2 punktów ze zwycięstwa. Wiadomo, kibiców by ucieszyła jedyneczka z przodu. Mówię, obiecujemy, że spróbujemy w kolejnych meczach może uciłać te 100 punktów. Pogoń rozbiła noteć aż 95-60. Pierwszy raz wygraliśmy tak dużą ilością punktów, jednak to też jest spowodowane tym, że mają troszeczkę przeciwnicy problemy kadrowe, no i kontuzja też w czasie meczu. Jednak no my, można powiedzieć, mamy w tym momencie zbilansowany skład na każdej pozycji po 2 zawodników i to dzisiaj było widoczne. Pierwszą kwartę zagraliśmy dobrze, 3 kolejne kompletnie nam nie wyszły. Już trzeba o tym meczu jak najszybciej zapomnieć. No rywal dzisiaj trafiał na 50% skuteczności za 3 punkty. Oddali 30 rzutów, trafili tam 16. Także no ciężko się grało. W meczu na szczycie miasto Szkła Krosno ograło w Warszawie Legię. Wygrał też wicelider Sokół Łańcut. Dużo emocji w Poznaniu. Biofarm Basket 1 punktem przegrał ze Zniczem Pruszków. Na 2 pierwszych miejscach tabeli bez zmian. Krosno i Łańcut mają coraz większą przewagę nad resztą stawki. Pogoń awansowała na 5. miejsce. Do 4. Legii i 3. GKS-u Tychy traci punkt. W dole Biofarm Basket, Mickiewicz Katowice i GTK Gliwice. W programie jeszcze walka o kolejne ligowe punkty w wykonaniu siatkarzy Juwe Głuchołazy oraz podsumowanie plebiscytu na najlepszego sportowca opolszczyzny. Kolejne przekonujące zwycięstwo odnieśli siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Prowadzący w tabeli plus ligi kędzierzynianie pokonali bez straty seta rewelację pierwszej rundy sezonu zasadniczego Czarnych Radom. W kolejnych partiach koziołki triumfowały do 15, do 19 oraz do 23. Mieliśmy jeszcze w pamięci oczywiście ten mecz w Radomiu, gdzie mogliśmy praktycznie przegrać 3-1. Także tutaj zagraliśmy dużo lepszy mecz. Myślę, pod pełną kontrolą od początku do końca, oprócz tych paru piłek w trzecim secie. W pozostałych spotkaniach górą gospodarze. Skrabeł Chatów niespodziewanie dopiero po tiebreaku pokonała Efektor Kielce. 3 punkty dla Resowi, która wygrała z AZS-em Częstochowa. Zwycięstwa zanotowały również ekipy Jastrzębskiego Węgla, Łuczniczki Bydgoszcz oraz Kuprum Lubin. Starcie Trefla Gdańsk z BBTS-em Bielsko-Biała zostało przełożone. Liderem plus ligi pozostaje oczywiście Zaksa. Przewaga nad 2. stawce Skrom wzrosła do 6 punktów. Podium uzupełnia Resowia. Na ostatniej pozycji MKS Będzin, który zgromadził dotychczas zaledwie 5 oczek.
Bez punktu z dalekiego wyjazdu do Suwałk wrócili siatkarze Stali Nysa. Zespół Janusza Bułkowskiego uległ miejscowemu Ślepskowi 1-3. Po wygranej pierwszej partii Nysanie oddali inicjatywę gospodarzom. Fatalnie zaprezentowali się w drugim secie, którego przegrali aż 10-25. W pozostałych sobotnich spotkaniach 500-ów starcia kwarty zawiercie z SMS-em Spała oraz KPS Usiedlce z KPS-em Kęty. 3 punkty do swojego dorobku dopisały zespoły Espadonu Szczecin, GKS-u Katowice oraz Crispolu Września. Mecz kampera Wyszków z Wiktorią Wałbrzych zakończył się po zamknięciu serwisu. Po 17 seriach gier tabeli przewodzi GKS, który ma punkt przewagi nad Ślepskiem. Na trzecie miejsce awansował Espadon. Stal Nysa z dorobkiem 26 punktów pozostaje na 8 pozycji. W 18. kolejce siatkarskiej drugiej ligi Juve Wachmet Głuchołazy podejmowało wicelidera grupy 5 MKS Andrychów. Podopieczni Arkadiusza Olejniczaka udowadniają, że problemy z początku sezonu mają już za sobą, a trzecia wygrana z rzędu pozwala mieć nadzieję na opuszczenie dolnych rejonów tabeli. Zaledwie jedną rundę na ławce trenerskiej wytrzymał Arkadiusz Olejniczak. Juve w tym sezonie kiepsko spisywało się w przyjęciu, dlatego doświadczony Olejniczak postanowił wznowić swoją karierę. Bardzo się cieszę, że chłopaki widzą doświadczenie moje, tych meczy trochę rozegrałem. Cieszę się, że mogę im pomóc. Dzięki znakomitym obronom Olejniczaka i skutecznemu atakowi z kontry Krzysztofa Mazura gospodarze objęli w pierwszym secie prowadzenie 3-0. Juve utrzymało kilkupunktową przewagę i cieszyło się z wygrania pierwszej partii. To już piłka setowa dla miejscowych. Pasywny blok pozwolił na wyprowadzenie kontry, którą na 25 punkt zamienił Olejniczak. 1-0 dla gospodarzy. Druga partia wyrównana do stanu 14-15. Później na 5 oczek odskoczyli przyjezdni, a skuteczny atak Jakuba Gawła dał MKS-owi wyrównanie. W kolejnej partii oglądaliśmy festiwal zepsutych zagrywek. Oba zespoły popełniły w tym elemencie aż 8 błędów. Więcej po stronie Juve, które trzeciego seta przegrało 21-25. Ogromne emocje i niesamowita walka w partii czwartej. Goście nie wykorzystali 3 piłek meczowych, a widzowie obejrzeli długą walkę na przewagi. Ciężar gry na swoje barki wziął wówczas Patryk Pruchniewski, który w decydujących momentach nie mylił się w ataku. Radziłem sobie w ataku, to fakt, ale główne zadanie Zrobił nasz rozgrywający, odrzucił przeciwników od siatkę. Dobrze ustawialiśmy bloki, sądzę, że to zadecydowało o wyniku. Przy stanie 30-29 dla Juve błąd w przyjęciu popełnił libero MKS-u Igor Kozłowski. W konsekwencji w ataku pomylił się Gaweł, dzięki czemu w meczu był remis 2-2. To już decydujące momenty tie-breaku. Świetna postawa w bloku dała miejscowym prowadzenie 13-10. Gospodarze nie dali sobie wydrzeć jakże cennego zwycięstwa. Bohaterem ostatniej akcji Patryk Legan. Juve Głuchołazy, MKS Andrychów 3-2. Bardzo się cieszymy, teraz nam te punkty są ogromnie potrzebne. Jesteśmy na przedostatnim miejscu, ale planujemy się z tego miejsca wybić. Ten rok dla nas jest zdecydowanie dobry, mamy 3 mecze wygrane i to pokazaliśmy charakter. Chłopacy bardzo dobrze zagrali z Juve Głuchołazy. Tylko klaskać i myślę, że jakby tak grali od początku sezonu, to by na pewno nie byli tak nisko w tabeli. A oto komplet wyników pozostałych opolskich zespołów występujących w grupie 5. Coraz lepsza forma siatkarzy ze Strzelec Opolskich, którzy pokonali we własnej hali TKS Tychy 3-1. W 5 setach na parkiecie lidera z Jaworzna przegrał AZS Politechnika Opolska. UKS i Juve wciąż zamykają tabelę grupy 5, ale konsekwentnie zmniejszają straty do rywali. Na 7 pozycji opolski AZS prowadzi MCKiS Jaworzno. Na koniec powracamy do plebiscytu na najlepszego sportowca 2015 roku. Po raz pierwszy w historii został nim kajakarz Piotr Kuleta. Łącznie dla opolskich sportowców przygotowano aż 11 nagród. Kuleta zwycięstwo w plebiscycie zawdzięcza znakomitemu ubiegłemu sezonowi, podczas którego udało mu się wywalczyć tytuł drugiego wicemistrza świata na olimpijskim dystansie 1000 metrów. Kajakarz nie ma zamiaru spoczywać na laurach i liczy na powtórzenie wyniku na tegorocznych Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Ja skupiam się na kwalifikacjach, bo najważniejsze to będą Igrzyska Olimpijskie w tym roku już za niecałe 200 dni, także że trenuję ostro i przygotowuję się cały czas. Szalenie się cieszę, że Piotr Kuleta został sportowcem roku, bowiem to jest taki troszkę
powiew świeżości generalnie na mapie sportowej Opolszczyzny. Najlepszym trenerem ubiegłego roku wybrano Krzysztofa Pawlaka z Orła Namysłów. To pod jego okiem świetne występy notowali zapaśnicy Krystian Brzozowski oraz Radosław Marcinkiewicz, który w plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej uplasował się na trzeciej pozycji. W przypadku Radka był to jego największy sukces, zawsze się ocierał o medale wielkich imprez, mistrzostw świata czy Europy. W tym roku zdobył i to zdobył na zawodach, które akurat w zapasach były bardzo obsadzone. Najpopularniejszym sportowcem Opolszczyzny został Tomasz Czyczerski, przedstawiciel mało popularnej w naszym regionie dyscypliny boksu. To było dla mnie wielkie zaskoczenie, bo nie spodziewałem się wygranej nawet, nie spodziewałem się, że będę w pierwszej dziesiątce, no ale znajomi i rodzina zrobili swoje. W głosowaniu na najpopularniejszą drużynę po raz drugi z rzędu zwyciężył opolski Orlik. Prezes klubu Dariusz Sułek odbierał również nagrody dla Bartłomieja Bychawskiego i Sebastiana Szydło, którzy w klasyfikacji na najlepszego sportowca uplasowali się tuż za podium. W tym roku troszeczkę mniej głosów jak w poprzednim wystarczyło do tego, żeby objąć miejsce lidera. A niemniej jednak bardzo cieszy nas ta nagroda ze względu na to, że jest to nagroda od kibiców. Tak przedstawiają się zwycięzcy pozostałych kategorii plebiscytu. Za największy talent uznano Wiktorię Greiner, karateczkę Nidanu Zawackie. Miss i misterem aren sportowych wybrano Piotra Giela, piłkarza MKS-u Kluczbork oraz Aleksandrę Błasiak, koszykarkę Stali Brzeg. Impreza roku to oczywiście żużlowy turniej w gwiazdorskiej obsadzie, czyli Opolska Karolinka. Nagroda Fair Play dla Barbary i Bartłomieja Bąków, założycieli fundacji imienia Julii Bąk, Walcz o mnie. Tegoroczny plebiscyt zorganizowany został już po raz 48. To już wszystko w dzisiejszym serwisie. Na kolejny zapraszam za tydzień. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.